Witajcie. Dobry czas, naprawdę. Zawsze w Bożej obecności jest dobry czas. I ja mam tak, że często ta Jego obecność naprawdę rozwala mnie, tak pozytywnie rozwala mnie. Czuję się tak kochana przez mojego Ojca i czuję się tak szczególnie przed Jego tronem. Dlatego w mojej postawie całą sobą zawsze chcę naprawdę ze wszystkich sił, z całej duszy, z całego serca uwielbić Go. Za to, jak dobry jest, za to, jak bardzo mnie kocha, za to, jaki jest cudowny, jaki jest wspaniały. To jest niesamowite, naprawdę. Wróciłam wczoraj, w sumie dzisiaj to już, bo o pierwszej wróciliśmy z Karłowic. Wczoraj byliśmy w Karłowicach. Tam wiecie, że duża część naszego kościoła ma cudowny czas z Panem. Spotkanie, naprawdę ci ludzie przeżywają tam swoje cudowne spotkanie z naszym Ojcem, z Bogiem. Duch Święty niesamowicie działa. Wczoraj przeżyliśmy niesamowity czas Bożej obecności, Bożego nawiedzenia. Duch Święty po prostu przychodził i poruszał serca ludzi, odnawiał ich miłość, objawiał swoją miłość. To było cudowne móc widzieć, że nawet my liderzy tak do końca nie byliśmy tam potrzebni, bo Duch Święty po prostu zstępował na tych ludzi i oni byli dotykani, oni byli poruszani i było widać, że przeżywają przemianę. Są tam osoby, które tak naprawdę po raz pierwszy oddały całe swoje serce Jezusowi. Kiedy usłyszały, kiedy doświadczyły, kiedy poznały prawdę, która była tam głoszona przez te wszystkie kolejne sesje, to jakby stwierdzili, że nie mają innego wyjścia, że to jest najlepsza droga. I ja akurat tam byłam ze względu też na dwie sesje, które miałam na koniec już po kolacji i naprawdę to był niesamowity czas. Ja sama byłam zaskoczona tym, co Bóg może zrobić, kiedy my po prostu poddajemy się Jemu, kiedy mówimy: Boże, jestem do Twojej dyspozycji, użyj mnie tak, jak chcesz. I czasami ja ostatnio tego doświadczam, że ja za dużo się nie wysilam, a Duch Święty pracuje. I to jest niesamowite. Im mniej jest mnie samej, tym więcej jest Jego obecności, Jego mocy. Dzisiaj chciałabym podzielić się, to nie jest kazanie, to jest kilka takich refleksji, które wierzę, że one są dla nas ważne, żeby je przypomnieć co niektórym, odświeżyć, żebyśmy na nowo złapali pewną perspektywę, którą chyba troszeczkę straciliśmy. Słyszeliśmy ostatnio słowo do Kościoła. Wiemy, jakie jest nasze powołanie. Słyszymy to od dawna. I nie wiem, jak dużo jeszcze, jak wiele razy Bóg będzie musiał do nas mówić, żebyśmy naprawdę uwierzyli, że te słowa, które są wypowiadane do nas, one naprawdę są do nas. I naprawdę Bóg coś chce z tym zrobić. Jeśli mamy być jak Paweł, to musimy przeżyć swoje spotkanie z Bogiem, jak przeżył je Paweł. Musimy być w takiej relacji, w takiej zależności, jak był Paweł. I też uwierzyć przede wszystkim w to, że to naprawdę Bóg powiedział to słowo do nas. I coś z nim zrobić, zareagować. Ja zawsze dzieci w teatrze uczę, że jest bodziec i jest reakcja. To jest, tak jest w życiu, że mamy jakiś bodziec i mamy jakąś reakcję. Bóg mówi do nas słowo. Posyła proroków. Mówi o naszym przeznaczeniu. I ono się nie spełni, jeśli my nie zrobimy z tym nic. W Twoim życiu się nie spełni. W takim sensie. Bo ja wierzę, że w Kościele się spełni przez te osoby, które naprawdę chwycą to i pójdą za tym. I Bóg będzie działał. I Bóg to zrobi. Ale może tak się stać, że w Twoim życiu to się nie spełni. Będziesz stać obok i będziesz się tylko przyglądać.
i ciągle się będziesz zastanawiać, czy to naprawdę się wydarzy w naszym Kościele, czy się nie wydarzy. A to się będzie właśnie działo. Dzisiaj nie o tym chcę mówić. Ale te wszystkie rzeczy, które Bóg do nas mówi w ostatnim czasie, one bardzo mocno mnie zachęcają. One nie wywierają na mnie presji. One mnie zachęcają do odpowiedzi Bogu. Skoro Bóg tak dobrze o nas myśli, skoro Bóg wierzy tak bardzo w nas, to ja chcę Jemu uwierzyć w to, że jeśli On we mnie wierzy, to znaczy, że chyba damy radę. Że ja dam radę. I to nawet nie ja, tylko Jego Duch, który jest we mnie. Jego moc, Jego siła. Ale nie o tym chcę dzisiaj mówić. Słuchajcie, ja w ogóle, tak jak wiedziałam, że w niedzielę tutaj, ponieważ większość naszych głosicieli nie ma, ja mówię, dobra, biorę ten wakat, będę głosić, będę mówić do mojego kochanego, cudownego kościoła, do was, moja rodzino, z którą ja się czuję dobrze i bezpiecznie. Naprawdę. I życzę każdemu z nas, żebyśmy się w naszej rodzinie, w Bożej rodzinie, czuli dobrze i bezpiecznie. Bo w miłości nie ma bojaźni, nie ma lęku, jest nam dobrze i bezpiecznie. Nawet jeśli się potykamy, cóż z tego? Cóż z tego? Moja mowa dzisiaj będzie prosta i krótka, mam nadzieję. Ale chcę, żebyśmy wrócili do jednego miejsca. Żebyśmy dzisiaj przyszli do jednego miejsca. Śpiewaliśmy, że Bóg jest Zbawiciel i Cudotwórca. Zbawiciel i Cudotwórca. Nie wiem, na ile my mamy wyobrażenie i naprawdę poczucie tego, objawienie tego, o czym śpiewamy. Zbawiciel i Cudotwórca. Ja wczoraj widziałam tam w Karłowicach Zbawiciela i Cudotwórcę. Ja go widziałam. Naprawdę widziałam go poprzez to, jak on działał. I widziały moje oczy i słyszały moje uszy wczoraj, Asiu. To było cudowne, bo widziałam, jak on działa, widziałam, że jest Zbawicielem i widziałam, że jest Cudotwórcą. I to jest cudowne, móc widzieć. I to miejsce, w którym dokonała się najważniejsza rzecz dla nas wszystkich, dla każdego człowieka, to jest krzyż. Wiemy o tym. Może nie wszyscy wiemy, ale chciałabym dzisiaj, żebyśmy dzisiaj wrócili pod krzyż. Bo chyba musimy sobie odświeżyć pewne rzeczy, o których być może albo nie do końca mamy świadomość, albo zapomnieliśmy, albo w tej naszej drodze z Bogiem gdzieś to tak się zatarło przez te wszystkie okoliczności, trudności i problemy, że już jakby nie łapiemy tej perspektywy, nie mamy tego poczucia, jesteśmy tak zamyśleni, tak gdzieś tam po prostu całkowicie zbłądzeni, że już nie łapiemy kontaktu. Złapmy kontakt z Duchem Świętym dzisiaj i złapmy kontakt z tym, co mówi krzyż. Chciałabym wam naświetlić, dlatego że krzyż i generalnie to, co się wydarzyło na krzyżu, czyli obraz i manifestacja Bożej miłości do nas, jest naprawdę kluczowym i najważniejszym przeżyciem dla każdego człowieka na tej ziemi. Bo ja osobiście w swoim życiu największe przemiany doznałam wtedy, kiedy spotkałam się z Jego miłością. Nie skarceniem, chociaż to też jest dobre. To też jest dobre, bo kiedy Ojciec miłuje, On pokazuje nam błędy, ale robi to właśnie w miłości, też tak jak dzisiaj Asia tutaj wspomniała. I to, co mnie najbardziej zawsze przemieniało, to świadomość, to objawienie Bożej miłości. Bożej miłości w pełni, jaką On objawił nam na krzyżu w Jezusie Chrystusie. W tym jest potężna moc do zmiany dla każdego z nas. I tylko to jest w stanie Cię zmienić. Nie Twoje wysiłki, nie Twoje starania, ale kiedy
Kiedy Duch Święty przychodzi, kiedy spotykasz się, kiedy doświadczasz Jego miłości na nowo, to to jest w stanie cię zmienić. I sobie pewnie pomyślisz, no ale jak to zrobić? Po prostu musisz walić i pukać i dobijać się i szukać. Bóg powiedział, szukajcie mnie, a znajdziecie. Bóg nie jest czymś, co jest takie, wiecie, słabo wartościowe. To jest potężna wartość, to jest skarb. Kiedy znajdujemy Boga, znajdujemy życie. Znajdujemy wszystko. Kiedy masz Boga, masz wszystko. My w to dalej nie wierzymy. Bardzo często. Bo jeśli troszczysz się, jeśli zamartwiasz się, jeśli masz wiele niepokoju i wiele takich rzeczy, to znaczy, że dalej tego nie masz. Dalej nie spotkałeś i nie masz Boga. Bo jak wiesz, że masz Boga, to wiesz, że masz wszystko i niczym się nie martwisz i o nic się nie troszczysz. Jemu ufasz. Po prostu. A On jest mocen uczynić daleko więcej, niż ty byś chciał w swoim życiu. Jest takie słowo w Izajasza, które opisuje to, co się wydarzyło z Jezusem na krzyżu. Chcę, żebyśmy teraz właśnie przyszli do tego krzyża. I chcę wam powiedzieć, żebyście chyba może trochę bardziej sobie wyobrazili i mieli obraz tego, co tam się dokonało i co Jezus musiał przecierpieć, żebyśmy my dzisiaj mogli mieć wolność, żebyśmy my dzisiaj mogli mieć to, co mamy. W Izajasza 50 rozdziale, 6 wersecie jest napisane: mój grzbiet nastawiłem tym, którzy biją, a moje policzki tym, którzy mi wyrywają brodę. Mojej twarzy nie zasłaniałem przed obelgami i pluciem. W Izajasza 52, 14 jest napisane: jak wielu się przeraziło na jego widok, tak zeszpecony, niepodobny do ludzkiego był jego wygląd, a jego postać nie taka jak synów ludzkich. Musimy sobie zdać sprawę, że to, co Jezus przeszedł, to, że my myśleliśmy, jest też w Izajasza, myśleliśmy, że to Bóg go ukarał, a tak naprawdę to On był za nasze winy, za nasze grzechy i za nasze odstępstwo był ukarany, abyśmy my nie musieli być ukarani za to. I chcę, żebyście się przenieśli do tamtych czasów. Kiedy Jezusa biczowano, kiedy wymierzano Mu 39 uderzeń z takimi przedmiotami, wtedy Rzymianie mieli bardzo, bardzo niefajne przedmioty do tego, aby właśnie wymierzać kary, aby jakieś tam torturować. To były naprawdę bardzo nieludzkie przedmioty. To był taki kij, który miał 9 wiązek zakończonych metalowymi hakami albo kośćmi, które były takie, wiecie, poszarpane. I każde uderzenie, jedno, to było 9 wiązek, które się wbijały w ciało Jezusa i było ono wyrywane. I takich uderzeń było 39, co oznacza, że 9 razy 39 to wyszło 351 takich ran i uderzeń na całe ciało, na głowę, na twarz, na brzuch, na plecy, na miejsca intymne. Kiedy krzyżowano ludzi, to krzyżowano ich nagich, aby jeszcze bardziej obnażyć, upokorzyć i jeszcze bardziej po prostu ośmieszyć te osoby. I my nigdy tego nie widzimy w filmach ani na obrazkach, bo to zawsze jest takie ładne i takie tam tu jakaś kreseczka, tam jakaś kreseczka, zranienie. Jezus miał jedną ranę. Był jedną wielką raną. A co oznacza to? Że
odległości pomiędzy jednym cięciem a drugim cięciem nie były większe niż 1,5 centymetra. Wyobraźcie sobie, że na jego ciele nie było takiego miejsca, żeby nie było rany większego niż 1,5 centymetra. Dlatego w tamtych czasach określano to, że to jest jedna rana, jeśli miejsca były w taki sposób poranione. Słowo Boże mówi, że nie był podobny do człowieka, że odwracano głowę od niego, bo nie można było na niego patrzeć. Nie przypominał ludzkiego człowieka. Musimy sobie wyobrazić, jak bardzo był zmasakrowany. To, co pokazują filmy i obrazy, to jest nic. Nawet Pasja ostatnia, Mela Gibsona, która chyba najbardziej odważnie pokazuje to, w jaki sposób Jezus był potraktowany i chyba najbardziej tam rzeczywiście ten aktor był ucharakteryzowany, to i tak to jeszcze nie jest to. Tam jeszcze i tak widzimy człowieka. A Biblia mówi, że nie był podobny do człowieka i nie mogli się patrzeć na niego. I teraz wyobraźmy sobie dalej, idąc, że oto tak zmasakrowane ciało, które ma rany otwarte i szarpane, musi wziąć na swoje plecy krzyż ciężki, który nie jest wyheblowany i gładziutki, ale ma te drzazgi i jest po prostu nierówny. I musi nieść ten ciężar przez 4 kilometry pod górę, po nierównej drodze, gdzie są kamienie, gdzie jest kurz, gdzie jest ten cały brud, to gorąco. I musi nieść przez 4 kilometry na górę Kalwarii ten krzyż, upadając. Ten krzyż upadał na niego, bo on się potykał, bo był tak zmasakrowany. To jest cud, że w ogóle miał siłę, aby powstać, kiedy go tam katowali. Jest taka scena w filmie z Melem Gibsonem, tam Mela Gibsona, kiedy Jezus, oni go biją i on upada na kolana przy tych ciosach. I nagle tamten główny zarządca, Rzymianin, zatrzymuje, żeby przestali go bić. I wtedy Jezus podnosi się z tych kolan, tak jakby sam powiedział, to jeszcze nie koniec. I wiecie, ja ostatnio właśnie, nawet wczoraj, jak oglądaliśmy tam na Encanterze, bo ten fragment jest puszczany zawsze, to bardzo mnie dotknął Bóg tym, że wiecie, ja wtedy sobie tak jakoś, nie wiem, pomyślałam, że ten moment, kiedy Jezus z tych kolan podnosił się, on już naprawdę nie miał sił, ale po prostu się podniósł. I mnie to wtedy, przyszła mi taka myśl, że wtedy Jezus pomyślał o mnie i wstał z tych kolan, podniósł się i pomyślał sobie, nie, jeszcze nie koniec. Jeszcze Edyta. Jeszcze wezmę te baty za Edytę. Wezmę jeszcze za Anię. Za Zdzicha. Jeszcze nie koniec, muszę wziąć wszystko. Muszę wziąć wszystko, bo muszę ich wszystkich odkupić. I stanął i wtedy oni wzięli właśnie te z tymi 9 biczami i masakrowali go dalej. Kiedy nakładali mu koronę cierniową, to wbijali, i żeby nie poranić swoich rąk, to wzięli kije bambusowe i kijami bambusowymi okładali go, żeby wbiła się ta korona mocno w jego skronie. To jest niewyobrażalny ból, jaki Jezus musiał znieść. Kiedy wbijano jego gwoździe, nie w dłonie, tak jak pokazują filmy, bo na dłoniach by się nie utrzymało ciało. Gwoździe wbijano w nadgarstek, tu pomiędzy tymi dwiema kościami, które są w przedramieniu. I to miejsce jest bardzo unerwione i bardzo wrażliwe. Także na pewno o wiele większy ból jest w tym miejscu niż w dłoni. I kiedy wisiał na krzyżu,
w tej pozycji takiej, gdzie jest bardzo mocno napięta, naciągnięta klatka piersiowa, to ci ludzie bardzo często właśnie, oni umierali z powodu tego, że nie mogli oddychać. Że płuca były tak ściśnięte, że oni dusili się i to była ich śmierć, taka długa, męcząca i powolna. I Jezus też nie mógł oddychać. I jedyne, co mógł zrobić, żeby nabrać oddech, to na swoich przybitych nogach lekko się podnosić. Ale to też z pewnością sprawiało mu ogromny ból, bo one były przebite potężnym gwoździem. I w całym tym bólu, słuchajcie, w całej tej agonii, w tym cierpieniu, wyobraźcie sobie, że on ani przez chwilę nie zgrzeszył. Ani przez chwilę nie pomyślał źle o swoich oprawcach. Ani przez chwilę nie żałował, że to robi. Dlatego, że wiedział, że robi to za ciebie. Że robi to, musi to zrobić, żebyśmy my mogli mieć dostęp do naszego Ojca. On musiał to zrobić. To była jedyna droga. Bóg stworzył człowieka, żeby mieć relację z Nim. To wiemy. Bóg stworzył nas, żeby mieć rodzinę. On po prostu chciał mieć rodzinę. Cudowną rodzinę, która będzie się kochać, która będzie w bliskiej relacji z Nim. Ale wiemy dobrze, że potem się losy ludzkie inaczej potoczyły. I człowiek zgrzeszył i wszystko to szło w niedobrą stronę. I jedyną możliwą drogą powrotu był Jego Syn, Jezus Chrystus, którego Ojciec wydał na potworną śmierć. Ale tylko taka śmierć mogła przynieść zwycięstwo i mogła przynieść ten jakby powrót tego planu, który Ojciec miał. Abyśmy stali się na nowo Jego dziećmi. Abyśmy na nowo mieli relację z Nim. Abyśmy mogli Go kochać, abyśmy mogli odczuwać Jego miłość. Naprawdę to, co Jezus zrobił, to, że ten moment, kiedy stał się za nas grzechem, bo wiemy, albo jeśli nie wiemy, to też chcę przypomnieć, że w momencie, kiedy On wisiał na krzyżu, to trwało kilka godzin. I to był ten czas, kiedy wszystkie te rzeczy z świata duchowego, z tej ciemności, której my nie widzimy oczami fizycznymi, ale tam na krzyżu dokonało się coś potężnego. Kiedy Jezus wisiał na krzyżu, to całe zło, cały grzech, całe przekleństwo, cała śmierć, cały ból, cała choroba, wszystko to, co wynikało z grzechu ludzkiego, z upadku, wstąpiło w Jezusa. Wszystko to weszło w Niego. I Biblia mówi, że On stał się grzechem. Po prostu fizycznie On stał się grzechem. Ten, który nigdy nie zgrzeszył, który był zawsze święty we wszystkim. On nagle w tym momencie stał się grzechem. To był ten czas, kiedy On wisiał. To wszystko w tej duchowości się wydarzało. Jest niesamowity film na YouTubie, można sobie to zobaczyć. Właśnie co naprawdę wydarzyło się na krzyżu. Kiedy pierwszy raz go widziałam, właśnie to, dla mnie to było takie wow. Że to jest coś, czego my nie widzimy, bo my tylko widzimy takiego skatowanego Jezusa, który tam i coś tam dyszy i tak dalej. Ale to, co się wtedy działo w duchowej rzeczywistości, kiedy te wszystkie rzeczy zstępowały na Niego, kiedy po prostu On wchłaniał w siebie całe zło tego świata, te grzechy, które były uczynione, te, które się dokonywały w tym czasie, kiedy On żył i te wszystkie przyszłe, które jeszcze będą ludzie czynić. On to wszystko wziął na siebie. I w tym momencie stało się coś, co chyba było najtrudniejsze zarówno dla Ojca, jak i Syna. Czyli nastąpiło rozłączenie. Pamiętacie, tam Jezus mówi: Ojcze, Ojcze, czemuś mnie opuścił? Bóg nie miał innego wyjścia. Musiał odwrócić swoją twarz, dlatego że Jezus, Jego cudowny Syn, stał się grzechem za mnie. I On musiał odwrócić swoją twarz, dlatego że Bóg jest święty.
Ja chcę coś powiedzieć tutaj w tym miejscu. Bóg nas kocha. Bóg naprawdę nas kocha, ale Bóg jest święty. I musimy mieć świadomość jako Kościół, że skoro Jezus dokonał tego niesamowitego czynu, skoro poświęcił tak wiele, wycierpiał tak wiele, wziął to bez żadnego marudzenia, bez żadnego narzekania, żebyśmy my mogli być święci tak jak On był, bo On dokonał tej zamiany na krzyżu. Na krzyżu dokonała się w tym momencie wymiana. On wziął Twój grzech, Twoją bezbożność i dał Ci swoją świętość. A my tak często bezcześcimy tą świętość. My tak często po prostu lekce sobie ważymy. To, że jesteśmy święci i to, że powinniśmy żyć w tej świętości, w tej bojaźni przed Bogiem. Kiedy nie mamy bojaźni, to brakuje nam mądrości. Początkiem mądrości jest bojaźń Boża. Jeśli nie mamy tego, to tak naprawdę brakuje nam mądrości. Głupi jesteśmy. Nie bądźmy głupi. Nie marnujmy tego, co Chrystus uczynił na krzyżu. Nie marnujmy tego cierpienia. On to zrobił. I to jest jego zaproszenie, jego taka... On cię nie zmusi, żebyś to przyjął, żebyś w to uwierzył. Od ciebie to zależy. To jest dla mnie też niesamowite, że Bóg zaryzykował tak wiele. On dał wszystko. I dał nam wolną wolę, żebyś ty to wybrał. Czy to, co Jezus uczynił na krzyżu, będzie w twoim życiu się działo? Czy przyjmiesz to, czy po prostu to odrzucisz? Zobaczcie, jak wielu odrzuca. Jak wielu odrzuca to, co się wydarzyło na krzyżu. To, co jest najważniejsze dla ludzkości. Ja wierzę, że my jako Kościół i z tym namaszczeniem i z tym powołaniem, które mamy, nie możemy dłużej odrzucać i lekce sobie ważyć. Naprawdę. Ale to, co sprawia, że przychodzi przemiana do naszego życia, to poznanie i objawienie Jego miłości w naszym życiu. My do świata możemy mówić, Bóg cię kocha. Nie wiem, czy to do końca trafia i nie wiem, czy to jest właściwe. W ostatnim czasie naprawdę mam duże wątpliwości. Taki slogan, Bóg cię kocha. Bo świat myśli po świecku. Nie ma przemienionego umysłu. I dla niego słowo miłość to bardziej oznacza w tym kontekście miłość. Wiecie, jak są te trzy rodzaje miłości. Jest agape, to jest ta Boża miłość, która jest czysta, która pochodzi z nieba. Jest miłość fileo, czyli taka ta ziemska, ludzka, te przyjaźnie i tak dalej, relacje. I jest miłość eros, czyli ta taka erotyczna i ta taka związana z ciałem, z pożądliwością. Są te trzy rodzaje miłości w Biblii opisane. I kiedy Bóg nas kocha, to On nas kocha miłością agape, tą świętą, tą prosto z nieba, tą czystą. Ale kiedy my mówimy, Bóg cię kocha, do osób, które mają nieprzemieniony umysł, to one odbierają to, no tamten też mnie kochał i mnie rzucił, a ten mnie zdradził, a ten mnie zawiódł. I dlatego ja ostatnio sobie myślę, czy to jest właściwe, że my światu mówimy, Bóg cię kocha? Czy powinniśmy powiedzieć, że Bóg jest sprawiedliwością? Bóg jest święty. I kiedyś staniesz przed tym Bogiem. On cię kocha. Ale On jest święty i sprawiedliwy. Natomiast ogromnie w to wierzę. I to jest moją pasją, aby mówić o Bożej miłości do ludzi, którzy już Go poznali. Do Kościoła. Kościół powinien wiedzieć. Słuchajcie, my jako dzieci Jego powinniśmy wiedzieć, co to jest Boża miłość. Nie możemy tego nie wiedzieć. Nie możemy nie wiedzieć tego, co Chrystus dla nas zrobił. Nie możesz nie wiedzieć tego, że Bóg cię kocha. Musisz wiedzieć, a to miejsce, w którym objawiła się Boża miłość, to jest właśnie krzyż.
To jest właśnie krzyż. Jak często wracamy pod krzyż? Jak często przypominamy sobie to, co Jezus dla nas zrobił? Jak ważne to jest dla nas w naszym życiu? To jest kluczowe wydarzenie dla każdej osoby wierzącej. I wydaje mi się, tak jak Paweł też mówił, że jak głosił krzyż w prostocie, bo to jest proste. To jest może niepojęte i niezrozumiałe dla ludzkiego umysłu, ale to jest proste. I tak naprawdę, żeby to zrozumieć, to potrzebujemy Ducha Świętego. Żeby On nam to objawił i żebyśmy mieli to, żebyśmy to złapali w duchu. Że to, co się dokonało na krzyżu, to, co Chrystus zrobił, czyli co zrobił? To, że byłeś grzeszny i niesprawiedliwy, zamienił, że stałeś się sprawiedliwością Jego. To, że On wziął każdą chorobę na swoje ciało po to, żebyś ty dzisiaj naprawdę nie chorował. My dzisiaj myślimy, że to nie jest możliwe, żeby nie chorować. A ja wam mówię, że jest. Ja wam mówię, że jest. Jest to możliwe. Naprawdę. To jest możliwe. Masz to, w co wierzy twoje serce. On stał się przekleństwem, abyś ty mógł wziąć błogosławieństwo. Pełnię błogosławieństwa. On stał się ubogi, abyś ty był ubogacony i abyś miał obfitość w swoim życiu. Naprawdę tak jest. On jest naszym pasterzem, niczego nam nie braknie. On zabrał nasze uzależnienia, z czymkolwiek one się wam kojarzą, abyś był wolny. Nie fajnie jest być zniewolonym przez cokolwiek. To naprawdę nie jest fajne. Nawet jeśli to nie są od razu alkohol, narkotyki, papierosy, tego to sobie w ogóle nie wyobrażam, bo to musi być ciężkie. Ale wiecie, można być uzależnionym od różnych rzeczy. Nie fajnie jest być uzależnionym. Jezus na krzyżu wziął to na siebie, to uzależnienie. Żebyś ty dzisiaj był wolny. Wolnym człowiekiem i cieszył się ze swojej wolności. On utracił łączność z Ojcem po to, żebyśmy my mogli odzyskać tą łączność z naszym Ojcem, z naszym Bogiem. Poświęcił to, dlatego że chciał, abyśmy my mogli odzyskać naszą łączność z Bogiem. Wziął nasze potępienie, poczucie winy, poczucie wstydu. Wziął to, abyś ty dzisiaj mógł mieć pełnię pokoju Jego. Pełnię Jego pokoju. I też został odrzucony, abyśmy my byli przyjęci. Jezus powiedział, dzięki temu, że On powiedział, Ojcze, Ojcze, czemuś mnie opuścił? Dzisiaj my możemy powiedzieć, Boże, Boże mój, czemu Ty ciągle ze mną jesteś? To jest niesamowite. Widzicie, jak o 180 stopni to jest wszystko odwrócone? On mówił, czemuś mnie opuścił, a ja czasami się zastanawiam, Boże, czemu Ty jesteś ze mną ciągle? Znając moje serce, znając moje życie, moje słabości, Ty ciągle jesteś ze mną, Ty ciągle mnie kochasz i Ty ciągle we mnie wierzysz. Dla mnie to jest niesamowite. To jest wszystko, co tak naprawdę chciałam wam przekazać i przypomnieć nam wszystkim ten obraz, bo on ostatnio bardzo też mocno do mnie wraca. I zakończę tylko taką modlitwą Pawła, którą on się modlił w liście do Efezjan. Znamy tą modlitwę i możecie sobie otworzyć, jeśli macie Słowo Boże. Efezjan 3,
14:19. On się modlił w taki sposób, żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w naszych sercach, a my, wkorzenieni i ugruntowani w miłości, zdołali pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest Jego szerokość, to jest mowa o miłości, jaka jest długość i wysokość i głębokość, i poznali miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie, abyśmy zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą. Jaka jest szerokość, długość, wysokość i głębokość Jego miłości. Jego miłości do Ciebie. Jego miłości do Ciebie. Czy doświadczyłeś Bożej miłości, która Cię przemieniła? Czy doświadczyłeś już tego? Jeśli nie, to mam dla Ciebie dobrą nowinę. Wszystko przed Tobą. Wszystko przed Tobą. Tylko potrzebujesz poszukać. Poszukać Boga. Zrobić wszystko, żeby spotkać się z Jego miłością, żeby znaleźć tą miłość. Wyglądacie bardzo poważnie. I tak, Iko, ja tu mówię o miłości, tak jakbym jakąś tragedię tutaj przedstawiała wam. To dramat. Słuchajcie, naprawdę miłość Boża jest tym, co nas zmienia. I mi się nie nudzi o tym mówić i za każdym razem, kiedy tutaj bym stała, mogę mówić tylko o tym jednym. O Bożej miłości i o tym, co się dokonało na krzyżu. To jest kluczowe przeżycie dla każdego człowieka. I dla nas wierzących też to jest wciąż kluczowe przeżycie. Jeśli zapomnimy o tym, jeśli za daleko odejdziemy od krzyża, to coś stracimy. Jeśli za daleko odejdziesz od krzyża, myślisz, że jesteś wierzącym i już wszystko możesz, no nie do końca. Nie do końca. Jeśli za daleko odejdziesz od krzyża, to odsuwasz się od Jego ochrony, od Jego łaski, od Jego opieki. Jest napisane w Psalmie 91, że w cieniu Jego skrzydeł mamy schronienie. W cieniu Jego skrzydeł. Ostatnio Bóg, szłam ulicą, i właśnie ten psalm mi tak chodził po głowie, co myślę, Panie, to jest tak niesamowite, że Ty rozpościerasz swoje skrzydła, jest cień, ja po prostu mam takie schronienie, że jest dosyć duży obszar, bo pewnie Ty masz duże te skrzydła. I wtedy usłyszałam, przybliż się do mnie tu, żebyś poczuła nie tylko cień moich skrzydeł, ale żebyś przysuń się do mojego korpusu, do mojego ciała. Ja sobie tak pomyślałam, od razu miałam wizję kwoki i kurczaczków. Wiecie, one wchodzą pod skrzydła i one szukają sobie tego miejsca tutaj tak cieplutko koło kwoczki. Ja mam taką dziecięcą wyobraźnię, więc dlatego tak te kurczaki. I szłam tą ulicą i prawie mi łzy leciały, bo Bóg powiedział, nie bądź tylko w cieniu moich skrzydeł. Przysuń się do mojego tutaj tułowia. Poczuj moje ciepło. Poczuj, jak moje serce bije do Ciebie, jak Cię kocha. Bądź tym napędzona, bądź tym po prostu zachęcona do tego, żeby kochać ludzi, do których Cię posyłam. Żeby kochać mój Kościół, żeby przede wszystkim kochać mnie. Dla mnie to było niesamowite. I ja wierzę, że Bóg dzisiaj zaprasza nas. Przyjdź bliżej. Nie bądź tylko w cieniu Jego skrzydeł. Przyjdź na nowo do krzyża. Zobacz to, co Jezus dla Ciebie zrobił. Zobacz to, co masz. Weź to. Weź to w duchu. Weź to wiarą. Po prostu wreszcie uwierz w to, że tak się stało. To jest dla Ciebie, bo dla kogo innego? Weź to i wprowadź to w swoje życie. To jest Twoja decyzja. Ty musisz zdecydować, że tego naprawdę chcesz. I przybliż się do Niego. Przybliż się do Niego. Skosztuj, tak jak ostatnio mówiłam, i zobacz, jak dobry jest nasz Bóg.
On naprawdę jest dobry. I jeśli mamy zdobyć ten świat, jeśli mamy działać tak jak Paweł, to ja sobie nie wyobrażam innego miejsca. Nie wyobrażam sobie. My musimy być tak blisko Jego. My musimy czuć, jak bije Jego serce. My musimy być przekonani w naszym duchu, że On naprawdę nas kocha, że naprawdę jest z nami, że już nas nie potępia, że daje nam łaskę do tego, żeby pokonywać nasze słabości, żeby pójść do tego, co On nas, do czego posyła. Bez tego nie pójdziemy i ciągle będziemy się zastanawiać, czy to jest słowo do nas. Okej? Także moja zachęta dzisiaj do nas wszystkich i do mnie samej. Przyjdźmy do Boga. Zobaczmy na nowo Jego miłość. Chciałabym, żebyśmy mieli taki czas teraz, jeśli to możliwe, Panie prowadzący, żebyśmy weszli w Bożą obecność i żebyśmy się pomodlili, żeby przez Ducha Świętego Bóg na nowo po prostu dał nam tą możliwość kosztowania Jego miłości, Jego dobroci. Ale stań szczerze, po prostu zamknij oczy, nie rozglądaj się, nie myśl o niczym innym. Po prostu stań szczerze, otwórz swoje serce i zawołaj do Niego. Panie, ja naprawdę chcę, przyjdź. Ja chcę, żeby te rzeczy, które się wydarzyły na krzyżu, żeby były moją częścią, moim udziałem. Ja chcę widzieć to. Ja wiem, że to jest dla mnie. Wiem, bo tak mówi Twoje słowo. Weź to. Weź to dzisiaj. To jest dla Ciebie. To jest dla nas. To jest dla nas. Możemy zespół albo kogoś na klawisz prosiłabym. Powstańmy, kochani. Jeśli dzisiaj, może tak, jeśli chcesz, jeśli naprawdę chcesz zmiany w swoim życiu, jeśli chcesz naprawdę skosztować i poznać Bożą miłość, żeby ona była objawiona w Twoim duchu, żebyś tylko nie słyszał o niej, ale naprawdę, żebyś ją dzisiaj doświadczył, żebyś doświadczał, żebyś szukał jej, aż ją w końcu znajdziesz. Jeśli nie dzisiaj tutaj, to w domu. Żebyś po prostu nie przestawał, nie ustawał, dopóki nie znajdziesz Bożą miłość, dopóki nie poczujesz się posilony, wzmocniony, to żebyś nie przestawał. Bądźmy nieustępliwi. Bądźmy nieustępliwi. Napierajmy, a Bóg przyjdzie. Bóg na pewno przyjdzie. Pomódlmy się. Zawołajmy dzisiaj do naszego Ojca. Duchu Święty, ja dziękuję Ci. Dziękuję Ci za Kościół. Dziękuję Ci, Panie. Dziękuję Ci za to, co Ty uczyniłeś. Za Twoją ofiarę. Za to, co się wykonało na krzyżu. To się wykonało, Panie. To się wykonało dla nas. Panie, potężna miłość, którą Ty objawiłeś nam przez Jezusa Chrystusa, przez to, co uczyniłeś. O, Ojcze, my dzisiaj chcemy na nowo przychodzić przed Twój krzyż, Jezu. I świadomi tego, co się wydarzyło, świadomi, Panie, kiedy poznaliśmy, co Ty wycierpiałeś, abyśmy my dzisiaj mogli być w tym miejscu, abyśmy mogli być w lepszym miejscu, abyśmy mogli wziąć wszystkie te rzeczy, wszystkie te obietnice, które zostały na krzyżu przez Jezusa Chrystusa dokonane. Duchu Święty, modlę się, żebyś wlewał w nasze serce potężne przekonanie, potężną tęsknotę, potężne wołanie. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź i pociągnij nas. Pociągnij nas. Abyśmy pragnęli Ciebie bardziej niż czegokolwiek innego. Abyśmy szukali Ciebie nieustannie. Aby nasze serce mogło spotkać się z Twoim sercem. Proszę Cię, Duchu Święty, tylko Ty jesteś w stanie to uczynić. Panie, Ty widzisz, jak słabi jesteśmy, jak często się poddajemy, ale Ty jesteś, dajesz nam łaskę, Ty jesteś naszą mocą, Ty jesteś naszą siłą, Ty jesteś naszą miłością. Duchu Święty, my dzisiaj prosimy Cię, abyś dotykał każdego serca na tym miejscu, każdej osoby, która słyszy to.
Dotykaj się. Przechadzaj się. Pociągaj nas. Daj nam pragnienie, abyśmy byli głodni Ciebie. Abyśmy byli spragnieni Ciebie. Abyśmy nie chcieli żyć tak po prostu na powierzchni, ale żebyśmy chcieli wejść w głębie. A żebyśmy chcieli wziąć tą głębię, którą Ty dla nas przygotowałeś na krzyżu. Panie, jest tak wiele dla Twojego Kościoła. I Ty powiedziałeś, powstań i zajaśnij, bo Twoja chwała zajaśniała nad Tobą. Panie, żeby powstać, my potrzebujemy Ciebie. Potrzebujemy doświadczenia Ciebie, potrzebujemy spotkać się z Tobą, tak jak Paweł się spotkał w drodze do Damaszku. Panie, potrzebujemy Ciebie, potrzebujemy, żeby wszelka zasłona została zdjęta, została usunięta z naszego życia. Panie, wszelkie tamy, które sobie postawiliśmy w naszym życiu, w naszych sercach, w naszych wyobrażeniach o Tobie, niech one runą w imieniu Jezusa. Niech przyjdzie taka przelotowość, Panie, niech przyjdzie przepust, niech przepływa Twoja miłość, którą Ty rozlałeś w naszych sercach, bo tak mówi Twoje Słowo. Panie, niech Twoja miłość będzie uwolniona w nas na nowo. Panie, ja chcę wrócić do pierwszej miłości. Do pierwszej miłości. Chcę zakochać się w Tobie na nowo, Panie, tak jak Ty mnie kochasz, tak jak Ty umiłowałeś mnie, Panie. Pomóż nam, Panie. Duchu Święty, pociągnij nas. Wzbudź w nas na nowo te pragnienia. Zabierz wszelką obojętność, ospałość, ociążałość. Panie, zabierz to. Panie, ja to zrzucam z siebie. Ja nie chcę być ospała, ja nie chcę spać. Ja nie chcę być ociężała. Ale chcę, żebyś Ty działał w moim życiu. Chcę, żeby Twoja miłość była moim motorem. Halleluja.